Siemanko widzowie, z tej strony Widmo SG i mam dzisiaj zaszczyt Wam przedstawić bitewkę na Minotaurze w wykonaniu kolegi Wództęga Pała. Jak widzimy, leci w dywizjonku z Burgundią oraz Geringiem. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Zobaczmy, cóż tam nasz kolega, szanowny wodzu, nawywijał. Jak widzimy, chyba najbardziej charakterystyczna mapa, a przynajmniej jedna z najbardziej charakterystycznych, dwaj bracia i ten przesmyczek, którym nieraz ktoś próbuje przejść. Niekiedy ta opcja, że tak powiem, się udaje, ale to trzeba być naprawdę dobrym i mieć szczęście, bo przeciwnik, czy jeden, czy drugi, często gęsto czyhają na to. Powtóreczkę oglądam razem z Wami na bieżąco, także nie miałem okazji nawet widzieć wyniku. Wodzu napisał mi tylko tyle, że to musi być. Wierzę, nie podesłałby mi nic, co nie byłoby warte uwagi. Tym bardziej, że jest graczem, który na Minotaurze wyciąga naprawdę bardzo dobre wyniki. Także jest od kogo się uczyć. Dobra, wstępnie idziemy na lewą flankę. RP Efekt pokazuje przesmyk. A przynajmniej tak widzimy. Burgundia idzie na daleko. Też bardzo ciekawa nazwa. Nazwa, też mówię, bardzo ciekawy nick. Syryjski czochracz Bobra. Pozdrawiamy przy okazji serdecznie kolegę. Na chwilę obecną cisza, spokój. Powiem szczerze tak, no troszeczkę im tutaj przygarnęło. Trzy deski, dwa podwodniaki. Zaczyna się wstępna współpraca i zobaczcie, to jest to, co Minotaur lubi. Współpraca. Tym bardziej, że jest szansa czy opcja wtedy wziąć sobie na przykład Minotaura z radarem, a nie dymem i wykorzystać dymek od kogoś, kto go postawi. A jak wiemy, a jak wiemy, dymek spadł go. Dobrze. Jest wstępnie dymek, jest wstępnie ubot i jest wstępnie tam Shredder. Dobrze czytam? Schreifen, przepraszam bardzo. Dobra, lecimy oglądać. Cóż tu się będzie wydarzało? Deseczka od przeciwnika, no. Prezencik dla wodza, można powiedzieć. Wbiła się w wysepkę, także to jest chyba kwestia czasu, aż z tej deski nic nie zostanie. Zanim się ruszy, to coś tam podostaje. No minusem to jest to, że to nie jest smoluk obekami. Niestety nie udało się jej ubić. Zwrotny Minotaur będzie uciekał przed torbetkami i raczej nie ma szans, żeby cokolwiek tutaj chycił. Zbyt doświadczony graż jest na tym Minotaurze. Ale tu trzeba uważać, żeby przez przypadek sobie z dymku nie wypłynąć. Jak wiemy, no Minotaur dość szybko startuje, ale wolno hamuje. Sam się nieraz o tym przekonałem, grając z nim. Z dość dyskusyjnym, żebym tak powiedział, skutkiem. To jest salwa na ślepo, dostał wodzu i poszedł radarek, tak jest. Czyli to, co na wstępie mówiłem, że jeżeli jest współpraca dymu, Mino może iść na radarze. No naprawdę jest to bardzo, że tak powiem, dobre podejście. Troszeczkę niecelnie poszło, ale jeszcze coś tam ta deseczka obrywa. Kolejna salwa w wodza na ślepo. Na szczęście nie wlatało nic. Problemem chyba tutaj teraz jest to, że zasięg się stracił na wszystko. Jednak Minotaur to ma ograniczone to strzelanie dość mocno. Ale wykorzystujemy zasłonę i jeszcze próbuję wodzu tam troszeczkę postrzelać. Jest tam Mecklenburg, Schleifen, także mają tutaj do kogo Elbing i Ubocik. Kap przejęty.
lecimy do przodu. Zobaczymy, czy uda mu się przedostać pod tą wysepkę i tam gdzieś splumkać. Problemem może być ten Edgar tutaj. Edgar czy Elbing to był? Uciekajcie! Elbing, przepraszam. Do wszystkich sił! Bronić tej strefy! Jeżeli by się udało tutaj postawić dymek gdzieś w okolicy tej małej wysepki na G8 i wozu dałby radę tam wskoczyć i były okręty świecone, to tutaj podejrzewam, że z tych pancerników byłaby naprawdę miazga. Za wszystkie pomyłki, etc. Z góry przepraszam, tak jak mówię, oglądam to z wami, można powiedzieć, że to jest jakby nagrywanie na bieżąco. Troszeczkę wydaje mi się za wcześnie ten dymek, aczkolwiek te 12 km zasięgu już będzie. Torpedy powymijane książkowo. No i chyba tu będzie pierwsza ofiara. Na chwilę obecną licznik nie wskazuje, że jesteś, że tak powiem, bardzo dobrego. Ale liczę, że wodzu za chwilkę tutaj to mocno nadrobi. Na chwilę obecną okładany szlajfen i to dość mocno, zaraz chyba będzie po nim. Chyba wodzu już liczył, że te peski, które tam poleciały, go dokończą, ale tak się jeszcze nie stało. Jakby nie patrząc, ten Mecklenburg tu dość ostro przyraszował. Lepiej się nim zająć, żeby przypadkiem nie dostać jakiejś buły. Zobaczcie, stojąc praktycznie w miejscu, minimalnie tam korygując przód, tył. Zjadamy tego pancernika powoli, bo powoli, ale zjadamy. Schleifenowi udało się uciec, jest już praktycznie poza zasięgiem wodza. Ale tutaj kto inny powinien sobie radzić. Poszły torpedy, należy na nie uważać. Będzie wiązało się to z wyjściem z dymu. Tak, mamy pierwszego fraga i 73 tysiące na koncie na razie. Pytanie, czy uda się dogonić Schleifena? Tutaj jest kolejny frag w powietrzu. Czy ta deseczka po raz kolejny padnie? Zaczęła tutaj manewrować. Czy zaliczy wysepkę? Tak jest, kolejny raz wpada w wyspę. To jest chyba nawet ta sama deska. Jeszcze poszły tutaj torpedziochy. Czy będzie chycona jedna? Nie, zostanie to elegancko wyminięte. Został podwodniak, został Schleifen. Za chwilkę będzie w zasięgu, będzie można go dokończyć. 5 sekund i znikniemy. Jeszcze rzut oka na Schleifena, czy przypadkiem do nas nie strzelił. Poszło, poszło, nie było tego wcześniej widać. Nie wiem, czy miał powiadomienie wodzu o tym, że została wystrzelona salwa. Torpedy przed nami. Poszły chyba torpedy do naszego podwodniaka. Powiedzmy naszego, no nie gram w tym dywizjonie, ale powiedzmy, że czuję się tak, jakbym był z nimi w drużynie, oglądając to. Także chyba będzie zaraz drugi frag. Siedem uszkodzeń od eksplozji. Ten podwodniak still alive. Ale zaraz może będzie kolejne przeładowanie bomb i będzie szło do niego wyrąbać. Tutaj powinien jakiś pancernik na lot zrobić. Slawa albo coś. Nie ma tu co strzelać. Nie widać czerwonego okienka, żeby był okręt widoczny. Niestety nie udało się go dobić. A dalej tam jest. Trzeba na to mieć poprawkę. Dobrze, teraz już chłopaki go dorwali. Ale przy okazji zginął też podwodniak od wodza. Jak tam dywizjonik dalej się trzyma? I panna Geringo i panna Burgundi dalej współpracują z Minotaurem. Będzie kolejna okazja postrzelać. Tym razem wychodzi na Montana. Aczkolwiek należy uważać, czy nie będzie jakiejś niespodziewajki. Montana zainteresowana raczej Burgundią. Nie wiem, czy nie zauważyła wodza. Poszły torpedziochy. Prawdopodobnie coś tam chyci, a przynajmniej tak to wygląda. Tutaj poszły dwie. Będzie ta trzecia też. Tutaj cztery weszły i z tych torped chyba też coś łyknie i prawdopodobnie może być po Montanie.
Tej wozu ucieka, ucieka. Tak jest, brawo, brawo. Pięknie puszczone torpedy. Zobaczcie, już 172 tysiące na koncie w ciągu zaledwie ile minęło? Półtora minuty od tego, gdy powiedziałem, że 73 tysiące. Naplumkane elegancko. Zdziałek 210 trafień na chwilę obecną. 7 bomb głębinowych i 9 torped w celu. Skupisz ogień na okręcie nieprzyjaciela. Czy ten podwodniak, znaczy podwodniak, czy ten dedek wyjdzie zza tej góreczki? Czy jednak ta slawa zleci i będzie musiał tam wodzu iść po niego? Będzie wychodził, nie, jednak, ale jest tu radarek. Jeżeli wyjdzie wodzu, będzie wyświecony, to ma szansę. Ale ten chyba dedek raczej będzie zainteresowany kapem. Nie będzie chyba puszował tutaj Minotaura. Zobaczmy, jak prezentują się na chwilę obecne wyniki. Przewaga 3 okrętów przeciwnika. W tym, jak widać, mają Trashera, Marsoshime. Tu został Minotaring i Gearing. Mają Jodo kontra Minotaur i 3 pancerniki kontra 1. Nie wiem, jakie miną ma wykrywalność, jeżeli chodzi o strzelanie, ale podejrzewam, że już tutaj jest w zasięgu. Ale pięknie przyjął. No, gratulacje, panie wodzu, gratulacje. Pięknie, piękne torpedowanie. 13 torped w celu. Zobaczcie, jeden dymek, ile potrafił zrobić. Tutaj ładnie burtą ustawiła się Burgundia od oponenta. Już powolutku do... Czwarty frag na koncie. Czy będzie Kraken? Coś czuję tutaj, coś czuję, że Kraken ich będzie. Zobaczymy, czy wodzu się obróci na tego DDK z drugiej strony. Czy zostawi go koledze. Obraca się, tak. Możliwe, że tutaj będzie jednak potrzebny support, żeby nasz rzetek nie padł. Zawsze mieć DDK to jest lepiej. Zaczyna kręcić ta Shima. Pójdzie radarek, tak jest. I po Shimie, papa Shima, mamy Krakena. Brawo, brawo. Główna ofensywa, skoordynowany atak. Można powiedzieć, że podwójny Kraken. Czy będzie szóstka? Czy będzie szóstka? Prawie jak w Totku. Jeszcze jedna salwa, jeszcze jedna. Ale to nie powiedzmy, że to będzie ostatnie słowo. Wierzę, że tutaj wyjdziesz na hydro i zaraz go tutaj połamiesz. Tak też się chyba stanie. Jeszcze w sumie radar działa, także... A kolega na DDK-u stwierdził, że sobie będzie stał kapa przejmował. No inteligentne będą na radarze. No i troszeczkę trzeba zmienić postrzał. No DDK jednak zaczął cofać, nie szedł do nas dziobem. Czy to jeszcze coś tam powpada? Niestety nie udało się szóstego i tu jeszcze nam do zabawy wplątał się kolejny okręt podwodny. W międzyczasie, jak widzimy, kolega z dywizjonu na DDK-u niestety wszedł. Poszukiwania hydroakustyczne aktywowane. DDK dalej twardo chce bronić kapa i przejąć czwartego. Jeżeli Daring pójdzie przejmować kapy je, mają tu jak najbardziej szansę na zwycięstwo. Został im tylko Trasher, Shima i Jodo. Przypomnijmy, że ta Shima jest naprawdę na ogrysku. Torpedy przed nami. Tak, troszeczkę tych torped tutaj jest. Torpedy na bakburcie. Problem rozwiązany. Poszły torpedziochy od Shimy, ale trzeba jeszcze uważać na ten ostrzał z Jodo. Dość niewdzięczny krążownik. Te ładnie wydodżowane. Kwestia teraz, gdzie jest podwodniak? Jest wykryty, także ta deska, myślę, że sobie go elegancko rozstrzela. Zobaczcie, Minotaur, 43 tysiące HP-ków, zostało jeszcze 21 na końcówka bitwy. Ramię w ramię wpada kolejne odznaczenie. Zobaczcie, już mamy 6 odznaczeń, teraz 7. Torpedy na bakburcie. Torpedy od rufy. Gdzie jest Shima?
No już tutaj widzę, czaty zaczynają gratulować Wodzowi. My jak najbardziej także, bo bitewka naprawdę może się podobać. Krakenik wpada, 7 odznaczeń, 13 torped w celu, 336 pestek w celu. A to podejrzewam jeszcze nie koniec. 5 minut do końca bitwy. Pod względem punktów, no już dość ostro zaczyna im brakować. Bitwa kończy się za 5 minut. Także można tutaj powolutku liczyć, że jak spadnie jakiś okręt, powoli się wyrównają. I tak, do na tej odległości jednak Jodo chyba jeszcze tak pod takim kątem do Minotaura jednak spadniesz. Będzie szósty frag, tak jest. Tak jest, już tego nie uciekniesz, panie kolego. Ale nie. Podwędziło fraga. Ale jest też i tam Shima. Niestety nie mamy radaru, nie mamy hydro. Liczymy na to, że Shima po prostu sama się wyspotuje i będzie można ją dokończyć. Zostało tylko i wyłącznie Shimakaze do ubicia, które było na ogrysku. Zostało im tam chyba z 3000 HP. Już ktoś tam na czatach po raz kolejny wyżywa swoją frustrację z gry. No niestety, jeżeli ktoś się tak denerwuje, no swoją nieudolność lub na ewentualne braki innych graczy, to jego problem. To nie zmienia faktu, że takich ludzi należy eliminować. Wodzu, dawaj, dawaj. Brakło, kurde, mało szóstej, by ten jeszcze spadł Jodo na twoje konto i ta Shima, to by było pięknie, 7, aczkolwiek już teraz jest bardzo ładnie. I to krążownikiem, który jest dla każdego miękki. A potrafiący ludzie tym grać wyciągają naprawdę super bitewki, czego przykładem jest ta. Wodzu, tutaj zrobiłeś naprawdę klasę. Jeszcze raz gratulacje. Mam nadzieję, że tą Shimkę za chwilę ubijesz. Prędzej czy później skończy się jej mapa. Nie wiem, jak tutaj odległościowo zostało. Ale na punkty powoli, powoli zaczyna brakować. Daring zrąbał to, że nie poszedł na tego kapa A. Bo moim zdaniem było to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo Wodzu przejąłby tego, Daring zablokowałby tamtego i byśmy zablokowali punkty oponentom. A tak, cóż, jeżeli Shima nie zostanie wyświecona, niestety będzie bitwa przegrana. Chyba że Wodzu ma na aż tyle szczęścia, że po prostu ją trafi. Na chybił trafił. No i zobaczcie. Wodzu mógł już wpływać kapa, by blokował. Daring wpływałby z drugiej strony i by było pozamiatane. Shima 3000 HP. Wodzu po raz kolejny wykryty. Torpedy od dziobu. Niestety zapowiada się chyba porażka. Szkoda tak fajnej bitewki. No nie, chyba się to nie uda. 9999. Torpedy od bakburty. Przykro. Szkoda, naprawdę szkoda. Tutaj Daring mógł minimalnie zareagować, nikt też mu nie podpowiedział. Gdyby tak się stało i Daring mógłby przejąć kapa i Wodzu mógłby przejąć kapa, ale piękny wynik, piękny, naprawdę. Jest co gratulować. Zobaczcie, główna ofensywa, wsparcie, grupa uderzeniowa, ramię w ramię, kraken uwolniony, skoordynowany atak oraz duży kaliber, 360 pestek w celu, 13 torped, samolociki praktycznie nie nad wodzem nie latały, 5 fragów, bo wiadomo krakenik, 3 zalania, 4 obrony, 1 wykrycie i 7 trafień torpedami, głębinowymi bombami na podwodniaku. Wynik na porażce 1961, no byłoby na pewno około 3800. A na pewno grubo ponad 3000, jeżeli to by było zwycięstwo. I zobaczcie, Division. Division na porażce. Pierwsze trzy miejsca. Tak się gra w Divisionach.
Jest z kogo brać przykład. Montana 84 tysiące, Mecklenburg 59, drugi Mecklenburg 40, Schlieffen 11, uciekł, bo mógł być na nim dużo wcześniej frak, ale przełożyło się salwy na inny okręcik, bo jednak uciekał nam. Marso, Jodo, a tu widzę, kolega grał od woza, CMWR, nie. Smoknij mnie w rufę. Podwodniaka 13 tysięcy, w Burgundię 12, w Elbinga 9, w Shime 2 i w Wenecję 1000. To jest ta Shima, która przeżyła i wygrała grę oponentom. I na tej bitewce zarobione 398 tysięcy. I to by było, że tak powiem, na tyle. Jeszcze raz, chłopaki, całej trójce należą się gratulacje, bo bardzo dobra współpraca. Tak należy grać. I tak, że tak powiem, trzy osoby potrafią nieraz wygrać bitwę. Tu akurat się nie udało, ale było bardzo, bardzo blisko. Także dziękujemy za możliwość obejrzenia tej bitewki. Do usłyszenia. Na razie, koledzy. Trzymajcie się. Hej.